Co oznaczają te sygnały? Czy już wkrótce wszyscy będą musieli je znać i stosować się do nich? Chyba każdy zna podstawowe sygnały świetlne. Są to światła barwy zielonej, czerwonej i pomarańczowej. Pomarańczowy, możemy mieć sok, proszę pana. Światło jest żółte. Przepraszam, żółtej. Ale oprócz trójkolorowych sygnałów istnieją również sygnały barwy białej. Przeznaczone są one dla pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Najczęściej są to po prostu pojazdy komunikacji miejskiej. Pionowa kreska jest odpowiednikiem światła zielonego. Dwie kropki lub migająca kreska pionowa – żółtego, a kreska pozioma – czerwonego. Mamy sygnalizatory dla tramwajów, kierunkowy dla tramwajów, jeszcze jeden kierunkowy dla tramwajów, i ten dla autobusów i innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. I o tym sygnalizatorze jest ten odcinek. Co ważne, sygnalizator ten bez tabliczki bus dotyczy kierujących tramwajami. W tym wypadku mamy sygnalizator ST, dotyczy tramwajów, oraz sygnalizator SB bez tabliczki bus, czyli również dotyczy tramwajów. Sygnalizatory SB bez tabliczki bus są bardzo popularne, także tam, gdzie tramwajów nie ma. W praktyce można spotkać jeszcze inne warianty. Tutaj chyba kierunkowy sygnalizator dla autobusów. Na tym samym skrzyżowaniu sygnalizator SB dla rowerzystów, a przynajmniej ja tak to odbieram. Obok trójkolorowy sygnalizator dla rowerów, więc nie jest źle. Czasami po buspasach dopuszczony jest ruch innych pojazdów. Najczęściej są to taksówki, policja, straż miejska itd. I tu pojawia się pewien problem. Czy te sygnały dotyczą tych pojazdów? Raczej nie, bo raczej nie wykonują odpłatnego przewozu osób na regularnych liniach. Nawet taksówki nie mieszczą się w tej definicji. Chociaż wykonują odpłatny przewóz osób, to nie odbywa się on po regularnych trasach. Tworzy to pewien problem. Czasami ruch takich pojazdów poruszających się po buspasie nie jest w ogóle kierowany. Spójrzmy na przykład. Motocykle zostały dopuszczone znakiem do jazdy po tym buspasie. Ale ruch motocykla jadącego buspasem na tym skrzyżowaniu nie jest kierowany. Sygnały nadawane przez sygnalizator SB go nie dotyczą. Poza tym, jest to przecież sygnalizator dla tramwajów. Brakuje tabliczki bus. Motocyklista nie może zastosować się do sygnałów kierunkowych nadawanych nad sąsiednimi pasami ruchu. Zgodnie z przepisami, sygnał znajdujący się nad poszczególnym pasem ruchu dotyczy tylko kierujących znajdujących się na tym pasie ruchu. Czasami z prawej strony jest sygnalizator, który dotyczy wszystkich pasów ruchu, co rozwiewa wątpliwości. Ale w tym wypadku go nie ma. Można dojść do przerażającego wniosku. W zasadzie nic nie zabrania motocykliście wjechać na to skrzyżowanie w dowolnym momencie. Moim zdaniem jest to błąd organizacji ruchu. Dopuszczając ruch innych pojazdów po tym pasie, należałoby zapewnić sygnały przeznaczone dla tych pojazdów. Na następnym skrzyżowaniu sytuacja jest nieco inna. Nadal mamy sygnalizator dla autobusów. W sumie to dla tramwajów, bo tabliczki bus również brakuje. Mamy natomiast z prawej strony sygnalizator ogólny, do którego w zasadzie można by się zastosować. Ale chyba nie o to tutaj chodzi. W 2018 roku weszła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta wprowadziła przepis dopuszczający poruszanie się pojazdów elektrycznych po buspasach tymczasowo do roku 2026. Na początku nie było wiadomo, co miały znaczyć wyznaczone przez zarządcę drogi pasy ruchu dla autobusów. Pojawiały się różne interpretacje. Ale zdaniem Ministerstwa Energii, które dzisiaj już niestety nie istnieje, na podstawie tego przepisu wszystkie pojazdy elektryczne mogą poruszać się w Polsce po wszystkich buspasach. Załóżmy, że jest tak, jak stwierdziło Ministerstwo Energii. Problem z sygnałami dla autobusów został więc powiększony o pojazdy elektryczne, które rzekomo mogą poruszać się po każdym buspasie i to niezależnie od tego, jak oznakowany jest buspas. Moim zdaniem samochodów elektrycznych białe sygnały oczywiście jeszcze nie dotyczą, o ile nie wykonują odpłatnego przewozu osób na regularnych liniach, co raczej nie ma miejsca w przypadku samochodów osobowych. Obecnie trwają prace m.in. nad nowymi znakami drogowymi. Do tej sprawy z pewnością wrócę. Przy tej okazji MSWiA dostrzegło problem sygnalizatorów dla autobusów
i zaproponowało jego rozwiązanie. Niestety, idąc po linii najmniejszego oporu. Niech te sygnały dotyczą wszystkich pojazdów na buspasach. I jeszcze ktoś twierdzi, że to jest merytoryczna propozycja? Ministerstwo Infrastruktury najwyraźniej na tym etapie zgodziło się z MSWiA, bo dodało ten przepis do projektu rozporządzenia. Moim zdaniem to rozwiązanie jest fatalne. Po pierwsze, posiadacz prawa jazdy kategorii A lub B nie musi znać tych sygnałów. Z tego co mi wiadomo, to te sygnały raczej nie są umawiane na kursach prawa jazdy. Zajrzyjmy do przykładowego podręcznika do prawa jazdy kategorii B. Nie jest to reklama, po prostu taki miałem pod ręką. Dział dotyczący sygnalizacji świetlnej. Nie ma tu nic na temat tych sygnałów. Przejrzałem również pytania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii A i B. Nie znalazłem ani jednego na temat tych sygnałów, co nie jest zaskoczeniem. Czyli nie wymaga się od kierowców kategorii A i B znajomości sygnałów, które będą miały ich dotyczyć? Świetny pomysł. Zdarza się, że po tak zwanym buspasie dopuszczony jest także ruch rowerów. Czy w tym wypadku te sygnały miałyby dotyczyć również rowerzystów? Czy dzieci zdające kartę rowerową będą uczyć się tych sygnałów? Wątpię. Drugi problem to zgodność z konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych. Konwencja ta standaryzuje znaki i sygnały drogowe i została ratyfikowana przez Radę Państwa w 1984 roku. Zgodnie z artykułem 23 konwencji, jedynymi światłami używanymi jako sygnały świetlne do kierowania ruchu pojazdów są światła zielone, czerwone, żółte. Mogą być migające i niemigające. Są pewne wyjątki. Pierwszym jest możliwość zastosowania migającego białego światła na przejazdach kolejowych. Szkoda, że to rozwiązanie u nas nie występuje. Drugi wyjątek to sygnały przeznaczone wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego. I jak się ma to do propozycji, aby te sygnały dotyczyły wszystkich pojazdów na buspasach? Tak przy okazji, konwencja nie określa, jak mają wyglądać sygnały przeznaczone dla pojazdów transportu publicznego. W różnych krajach wyglądają one inaczej. Mała dygresja. Odnoszę wrażenie, że Ministerstwo Infrastruktury zdaje sobie jednak sprawę z istnienia konwencji o znakach i sygnałach drogowych. W 2019 roku ktoś złożył petycję, w której jeden z postulatów było to, aby również znak D6, przejście dla pieszych, mógł informować o fotoradarze. W odpowiedzi ministerstwo stwierdziło, że krajowe regulacje muszą pozostawać w zgodności z konwencją, a znak przejście dla pieszych jest używany dla wskazania przejścia dla pieszych. Nie da się ustawić fotoradaru przy przejściu dla pieszych bez dodatkowego znaku, choć są kraje, w których fotoradary nie są oznakowane specjalnymi znakami. Ale niech kierujący elektrykami i innymi pojazdami nauczą się sygnałów dla autobusów. Moim zdaniem rozwiązanie problemu jest proste. Jeśli sygnalizator SB nadaje ten sam sygnał, to znaczy otwiera i zamyka ruch identycznie jak sygnalizator ogólny, to po co go w ogóle stosować? Żeby się popisać? Można przecież użyć zwykły sygnalizator. Gdy sygnalizator SB otwiera ruch w innym czasie, np. śluza autobusowa, i dopuszczone są inne pojazdy, można nadawać sygnały trójbarwne tylko dla konkretnego pasa ruchu. Wywalić elektryki z buspasów. Moim zdaniem ich dopuszczenie do jazdy po buspasach powinno wynikać ze znaków drogowych, nie z ustawy. Rozszerzyć sygnały SB na taksówki, miejsko-gminne transporty osób niepełnosprawnych i tym podobne. W miejscach, gdzie tylko pojazdy transportu publicznego są dopuszczone, stosować sygnalizatory SB. Oczywiście, zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury o to, by zrezygnowali z wprowadzenia zmiany zaproponowanej przez MSWiA. Czy tak się stanie? Nie liczę na to. Pewnie stwierdzą, że inaczej się nie da, albo że przecież nie trzeba korzystać z buspasów. Spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na pytanie z miniaturki. Jeździsz samochodem osobowym, elektrykiem, motocyklem lub rowerem i natrafiasz na sygnalizator SB. Czy ten sygnalizator Ciebie dotyczy?
Nawet jeśli ten głupi przepis zostanie przepchnięty, to niekoniecznie. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, czyli konwencja o znakach i sygnałach drogowych, ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową. Co prawda w tym wypadku mamy potencjalne rozporządzenie niezgodne z umową międzynarodową. Nie jestem specjalistą od prawa, dlatego na razie pytanie to pozostawiam bez odpowiedzi. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? A może znacie ciekawe zastosowanie sygnalizatora SB? Dajcie znać w komentarzach.